Ashwagandha to inaczej żeńszeń indyjski. Surowiec ten znany jest od ponad 3000 lat i stosowany jest m.in. w medycynie ajurwedyjskiej. Stosowana jest w bezsenności, artretyzmie, gruźlicy, astmie, chorobie Parkinsona, schorzeniach wątroby, nowotworach i wielu innych schorzeniach. W połączeniu z konopiami poprawia samopoczucie i niweluje lęki. Jest to efekt synergii. Ashwagandha posiada właściwości adaptogenne. Pomaga organizmowi podnieść odporność na stres. Pewnie dlatego olejek premikany zawierający ashwagandę nazywa się stres control. Witania ospała, czyli ashwagandha, wspomaga funkcje psychologiczne mózgu, ale również wspiera inne układy, takie jak system hormonalny i układ krążenia. Wpływa również na regulację poziomu cukru oraz cholesterolu. Co nie każdy wie, ashwagandha korzystnie wpływa także na procesy rozrodcze. Badania naukowe dowodzą, że poprawia ona funkcje seksualne zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Wykazano, że jej stosowanie obniża 5-krotnie poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, oraz zmniejsza poziom tribuliny w mózgu, białka uznawanego za kliniczny wskaźnik lęku. CBD jest uważane za zdolne do interferowania z wydzielaniem kortyzolu, w rezultacie zmniejszając jego obecność w próbkach osocza. Więcej na ten temat informacji znajdziecie w badaniu załączonym w opisie filmu. Osoby, które narażone były na przewlekły stres, informowały o mniejszych problemach z bezsennością w czasie stosowania żeńszenia indyjskiego. Osoby często korzystają z ashwagandy w okresach napięcia psychicznego i nerwowego. Znajdująca się w roślinie witaferyna ma działanie przeciwnowotworowe, wspomagające niszczenie komórek rakowych oraz zapobiegające wzrostowi nowopowstałych. Badania sugerują, że stosowanie ashwagandy może pomóc w leczeniu kilku rodzajów nowotworów, m.in. piersi, płuc, mózgu i jajnika. Ashwagandha jest adaptogenem, często stosowanym u sportowców. Podnosi tolerancję organizmu na wysiłek i pomaga w regeneracji mięśni po wysiłku. Pomaga także w przyroście masy mięśniowej i wzroście siły mięśni. Po przeprowadzonych testach olejku premikany mogę to potwierdzić. Olejek CBD zawierający ashwagandę i wyciąg z santiki, który standaryzuje zawartość CBG na poziomie 1,5%, dodaje mi w ciągu dnia siły i koncentracji. Ashwagandha nasila także działanie uspokajające alkoholu. Jeśli przyjmujesz jakieś leki, warto przed rozpoczęciem jej stosowania porozmawiać o tym z lekarzem. Warto jednak pamiętać o efekcie synergii, jaka zachodzi pomiędzy CBD a ashwagandą. Badania dotyczące ashwagandy znajdziecie w opisie filmu. Tradycyjnie robimy konkurs do wygrania olejek CBD z ashwagandą. Wystarczy zostawić pod filmem like i komentarz. W komentarzu napisz, dlaczego to Ty powinieneś wygrać ten olejek. Wybór zwycięzcy odbędzie się za tydzień, 5 stycznia. W opisie filmu znajdziesz specjalny link umożliwiający zakup olejków premikana ze zniżką między 15 a 25%. 25% zniżka dostępna jest tylko do końca roku.